Pani marszałek, szanowni państwo, jako wiceprezydent miasta Opola odpowiedzialny za sprawy komunalne, w tym m.in. za mieszkaniowy zasób komunalny, w 2015 roku przeprowadziłem ogromną reformę w tym zakresie w Opolu przy poparciu od Lewicy po Platformę Obywatelską i Prawo i Sprawiedliwość. Jestem wielkim zwolennikiem szukania tutaj mądrego konsensusu, bo sprawa dotyczy wszystkich samorządów. Nie ukrywam, że mój pogląd na ten temat jest bardzo jasny. Uważam, że mieszkaniowy zasób gminy powinien być traktowany w taki sposób, że nie powinien być nigdy prywatyzowany i mieszkania powinny ze względu na kryteria dochodowe być rozdzielane właśnie tym grupom społecznym, które najbardziej potrzebują. Ja przyjmowałem każdego piątku mieszkańców, matki samotnie wychowujące dzieci niepełnosprawne, matki, które zostały opuszczone przez ojców, rodziny wielodzietne i polskie państwo musi mieć mechanizmy wsparcia dla takich rodzin. Ale bardzo ważne jest wprowadzenie również kryterium dochodowego, weryfikacji, do czego będę zachęcał oczywiście ministerstwo, bo jest tak, że po 5, 10, 15 latach wiele rodzin uzyskuje lepszy status materialny i w moim przekonaniu powinno opuścić mieszkanie komunalne, które powinno trafić do bardziej potrzebujących. Ale w tej sprawie powinien być ponadpolityczny konsensus. Dziękuję.